Cześć wszystkim. Stało się coś, co myślałam, że nigdy się nie stanie. Nie lubię już Disneya. Dobra, sprostuję to, uściśle. Wciąż lubię filmy animowane, ale nie lubię już księżniczek Disneya. Przesyciłam się już filmami o tematyce romantycznej, a filmy o księżniczkach właśnie na tym się skupiają. No może poza Krainą Lodu. Teraz wolę horrory, filmy przygodowe, filmy o przyjaźni. Wiecie, takie po prostu bardziej realistyczne filmy, gdzie nie zawsze dobro wygrywa, tak jak w prawdziwym życiu. Dziś ostatni raz podejmuję temat księżniczek Disneya i uczynię z nich czarne charaktery. Nie mam zamiaru iść na łatwiznę i na przykład zmieniać Jasminę w Jafara. Dzisiejsze historie muszą być bardziej złożone. Zobaczcie, na co wpadłam, a nie było to łatwe. Wspomogłam się herbatą na poprawę koncentracji. Na początek historia Pocahontas. Pocahontas jest rdzenną Amerykanką, a wszyscy wiemy, jak bardzo dla tej ludności jest ważna więź z naturą. Czują się jej częścią, szanują ją i doceniają każdy element wokół. Nawet głaz ma dla nich duszę. Imię ma i zaklęty w sobie czar. Nic więc dziwnego, że gdy przybywają bieli ludzie i zaczynają wycinać lasy, zabijać zwierzęta i przekopywać ziemię, to rdzenni Amerykanie czują sprzeciw i czują potrzebę, aby coś z tym zrobić, jakoś ich powstrzymać. Pocahontas biegnie do babci wierzby, aby poprosić ją o radę. A babcia wierzba, która tak naprawdę jest bardzo starym czar drzewem, tak jest, tu wkracza gra o tron. W babci wierzbie kryje się wiedza nieskrępowana poczuciem czasu, wobec czego ona wie o wszystkim, co niegdyś się wydarzyło i o wszystkim, co dzieje się teraz. W związku z czym ma również idealne rozwiązanie. Aby powstrzymać ludzi zza szerokiego oceanu, babcia wierzba wzywa do siebie całe plemię Powhatanów, czyli plemię Pocahontas. Budzi też z długiego snu dzieci lasu. Przepraszam, czy ty możesz się nie kręcić tu? Bo ja bym chciała nagrywać, wiesz? Stukasz, tupiesz, babo. A teraz sąsiad jedzie traktorem. Zdrówko. Teraz to by mi się bardziej przydała chyba herbata relax, a nie fokus. Bo mi to ktoś mi tu ciągle przeszkadza. Jak, chociaż nie, w sumie, jak ja mam się skupić, to lepiej mieć herbatę fokus. Budzi też z długiego snu dzieci lasu, mityczną rasę z Westeros, która posiada magiczne moce. Te dwie grupy spotykają się u korzeni babci wierzby. Plemię Pocahontas zgodzi się na to, aby poświęcić ich życia w imię tego, by ocalić ich krainę. Dzieci lasu zmieniają ich w białych wędrowców, niepokonane istoty, których celem jest zgładzić przybyszy zza szerokiego oceanu. Na czele armii oczywiście kroczy dzielna Pocahontas, najbardziej zdeterminowana z nich wszystkich. I już wkrótce udaje im się osiągnąć swój cel. Przeciwnik zostaje zgładzony, a każdy kolejny, który przychodzi po nich, również zostaje zgładzony. Pocahontas jako White Walker. Ale musicie przyznać, że to pasuje. Mamy drzewo z twarzą i... to w sumie tyle. Druga księżniczka, którą wezmę na tapet, to Arielka z Małej Syrenki. Ale nie będzie to ta wersja z 40... nie, z 8... no, szczęka opada, dokładnie. Z wersji animowanej z 89 roku, tylko z wersji aktorskiej z obecnego roku. Bardzo się cieszę, że zrobili ten remake, bo czuję, że ta historia została uaktualniona, poprawiona w niektórych miejscach zdecydowanie i postacie Sebastiana i Urszuli są po prostu fantastyczne! Są znacznie lepsze niż te wersje animowanej, panie Delta? Tak.
Nie mówiąc już o tym, że miłość Erika i Ariel wreszcie ma więcej sensu, jest bardziej zgłębiony temat ich uczucia, a nie tylko opiera się na ich atrakcyjności fizycznej. Ale hej, wróćmy do odcinka i zróbmy z Arielki z Walla. Syrena Ariel jest zafascynowana światem ludzi i zakochuje się w człowieku, Eriku. Zawiera umowę z morską wiedźmą, Urszulą, na mocy której staje się człowiekiem na 3 dni, ale w zamian traci głos. To już wiemy, no nie? Ma 3 dni na to, żeby rozkochać w sobie Erika i przypieczętować tą miłość pocałunkiem. Ale w tym czasie, z racji, że Erik jest księciem, hello, byle kto księcia nie będzie widywał. W związku z czym Arielka przez te 3 dni widzi go przelotnie tylko raz, nawet nie ma szansy z nim porozmawiać i nie udaje jej się osiągnąć celu. Urszula zyskuje wszystko to, czego pragnęła. Unicestwia Trytona i zostaje królową mórz i oceanów. A Ariel przestaje jej być potrzebna. A ponieważ cierpienie innych sprawia Urszuli wielką radość, to ona stwierdza, że najlepszą katorgą dla Arielki będzie pozostawienie ją w świecie ludzi, gdzie będzie samotna, nie będzie mogła się z nikim komunikować i come on, świat ludzi. Ariel wpada w rozpacz, tuła się po portach, aż w końcu trafia do katedry Notre Dame, gdzie szuka schronienia i zostaje tam jedną z sióstr, sióstr zakonnych. Zaczyna mieć problemy psychiczne, wpada w fanatyzm religijny i z racji na swoje doświadczenia z morską wiedźmą w wielu kobietach zaczyna dostrzegać jakieś czarodziejskie moce. Zaczyna podejrzewać je o bycie wiedźmami. Przypominam, że kiedy jeszcze była syreną, to była niesamowicie zafascynowana ogniem. W związku z czym teraz ta fascynacja jedynie się pogłębiła i Ariel pragnie palić wiedźmy na stosie. Śledzi swoje ofiary, które podejrzewa o bycie wiedźmami, a następnie, no, domyślacie się, co im robi. Tylko proszę mi nie mówić, że to jest makabryczny zwrot akcji, ponieważ akurat ta kwestia jest wyciągnięta z produkcji Disneya, Dzwonnika z Notre Dame, gdzie Frollo palił wiedźmy na stosie. Jak wam się podobały moje historie? Po tym wszystkim możemy się zrelaksować, na przykład z herbatą Big Active. Relax. Są jeszcze inne typy. Focus, o którym już dzisiaj mówiłam. Detox, Active Burn, Super Slim. Zrelaksujmy się i pomyślmy, że nie wszystkie historie kończą się źle. Tak samo jak nie wszystkie kończą się dobrze. Ale możemy z tego wyciągnąć taki morał, że to my decydujemy o tym, w którą stronę pójdzie nasza ścieżka. My decydujemy, czy wybierzemy tą dobrą drogę, czy złą. Każda historia ma swoją alternatywę. Dziękuję za waszą uwagę, trzymajcie się i widzimy się następnym razem. Pa, 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 pa! Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, czy powtórzysz te melodie, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat, tylko świat. Nie barwy, które niesie wiatr. Pam, tere, tere, tam, pam, pam, pam. Pam, 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 łobolobarem. Pam, para, para, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Robolabarem.